Awantura pod fotką Skrzyneckiej. Katarzyna nie wytrzymała. Katarzyna Skrzynecka bardzo chętnie chwali się swoimi prywatnymi fotkami w sieci. Niedawno dodała na instagramowe konto post z okazji urodzin psa. Jedna z fanek gwiazdy zasugerowała, że Skrzynecka majstrowała przy zdjęciu. 53-latka nie wytrzymała i odpowiedziała. Katarzyna Skrzynecka pracę w mediach zaczęła wiele lat temu. Od tego czasu cieszy się zainteresowaniem oraz sympatią fanów. Gwiazda jest aktywna nie tylko zawodowo, jej media społecznościowe przepełnione są zdjęciami z fotkami ze spotkań rodzinnych. Niedawno na instagramowe konto wstawiła post, na którym pokazała, jak świętowała urodziny ukochanego psa. Awantura pod nowym zdjęciem Katarzyny Skrzyneckiej. Na fotce można dostrzec Katarzynę Skrzynecką w towarzystwie męża, córki, a także psa Lowiego, który w prezencie urodzinowym dostał mięsny tort. Kasia w opisie zdjęcia dodała również ciekawą historię. Pod postem pojawiło się sporo komentarzy. Jedna z internautek zwróciła uwagę na filtry, które zostały nałożone na zdjęcie. Jedna z fanek gwiazdy zwróciła na to uwagę. Na odpowiedź Skrzyneckiej nie trzeba było zbyt długo czekać. Pani Kasiu, jesteście tacy fajni i piękni, po co te filtry? Napisała wyraźnie zainteresowana tematem fanka. Odpowiedź Skrzyneckiej była bardzo fachowa. Okazuje się, że filtrów nie było na fotce, jedynie ustawienie balansu bieli czy nasycenie koloru. Snapseed kontrast plus 16, nasycenie koloru plus 12, plastyczność obrazu 3D plus 16. Dokładnie te parametry filtra graficznego użyte zostały do zdjęcia robionego pod światło, wyznała w sekcji komentarzy Skrzynecka. Do dyskusji pod fotką włączyła się również inna internautka. Cała sytuacja ją wyraźnie rozbawiła, dobrze, że chociaż facet został oszczędzony tymi filtrami. Skrzynecka napisała jednak, że ustawienia, które zmieniła, wykonała na całej fotce, a nie tylko na części.